Панелка это немного вместе. Так, to jest samochód, który był produkowany na licencji rosyjskiej Pabiedy. Pabieda produkowała, czy Rosjanie produkowali Pabiedę, ale on sprzedał licencję. My się produkowali właśnie takie Warszawy. Jeszcze raz pokażę szczerze. No dobra, co my teraz? Ładne? Nie wiem, co trzeba, nie? No chodź, chodź. Poczekaj, wszyscy sobie wejdą. To w zestawie Lalek Barki jest taki samochód, prawda? Ale nie akurat ten model, jest trochę inny model. I to jest Buick. Buick z 1953 roku. Zmienia wyprodukował taki model. Model tego samochodu nazywa się Skyline. Skyline, który wychodził z fabryki zawsze tylko w dwóch kolorach. W kolorze czerwonym i różowym. Nigdy żaden inny kolor nie opuścił fabryki. I to jest samochód krótkiej serii produkowany, bo na 50-lecie taki samochód był produkowany w 1400. Takimi samochodami jeździł między innymi Elvis Presley. Marilyn Monroe jeździła też takim Skyline. Nie wiem jakim kolorem jeździły. Prawdopodobnie obydwoje jeździły różowe. Dlaczego tam kierowiska służba na tym nie używa? Zostaje dwie osoby. Nie ten akurat egzemplarz, ale taki model samochodu. Tu macie Forda Thunderbirda z 1968 roku. Jest to samochód taki jak był Ford Mustang. Czyli to jest takie przedłużenie Forda Mustanga. I tu jest zamontowany silnik 7,5 litra. 324 konie mechaniczne. Jest sportowy. I jak widać, na 4 osoby. Około 220-240. To była potężna mechanika. Spalała około 20-30. Jest to, że to już nie jest takie. Dużo kasy, że to jest. Ale to jest samo, co tak chciał i taki zastępca tego Forda Mustanga.